Cześć, witam wszystkich serdecznie z tej strony Radio Bike. Mam na imię Michał, a dzisiejszy temat mała Panew. Słuchajcie, jest ta rzeka, o której słyszeliście nieraz u mnie na kanale, więc dzisiaj postanowiłem zobaczyć, gdzie ma swoje źródło ta kochana moja rzeka Mała Panew. Mała Panew, słuchajcie, rzeka w południowo-zachodniej Polsce. Prawy dopływ Odry. Źródłowy odcinek rzeki leży w obrębie Wyżyny Śląskiej, natomiast pozostała większość biegów w obrębie Równiny Opolskiej. Przepływa przez województwa śląskie i opolskie. Źródła rzeki znajdują się w pobliżu miasta Koziegłowy, na polu między wsiami Markowice, Reniszów i Krusin. Stamtąd Mała Panew płynie przez Zieloną Kaletę, gminę Tworóg, Lublinie Skokotek, Krupski Młyn, Zawadzkie, Kolonowskie, Ozimek i Turawę. W dolnym biegu rzeki pomiędzy Turawą a Ozimkiem zbudowano zbiornik retencyjny Jezioro Turawskie, na które w 2023 roku udam się i pewnie tam będę biwakował. Ujście do Odry znajduje się w północnej części Opola, na obszarze dawnej wsi Czarnowąsy. Najważniejszymi dopływami Małej Panwi są Lublinica, Stoła i Ligancja. I to, słuchajcie, na razie tyle na temat tej rzeki. Ona ma długość 132 km, powierzchnia zlewni 2132 km². Także zaraz będziemy udawać się właśnie w to miejsce. A dzisiejsza trasa będzie wyglądała w ten sposób, że startuję z domu, gdzieś przez las będziemy jechać, nie wiem jakimi drogami. Mam nadzieję, że w miarę dobrymi, gdzieś będą jakieś ścieżki. Pokazuje mi 12 km ścieżki, czyli może być trasa no, różna. W lesie nie jechałem niektórymi miejscami, więc będziemy wszystko na bieżąco sprawdzać i widzieć, jak ta droga będzie wyglądała. I tutaj dotrzemy do naszej drogi, a potem naszego źródła, przepraszam, Panwi, a potem z powrotem pojedziemy sobie gdzieś przez las i gdzieś wypijemy kawę przy rzece. Kawa albo herbata. No to co? Nie gadamy, tylko jedziemy. Skończyliśmy gadać, więc teraz rower i jedziemy do źródła Małej Panwi, moja ulubiona rzeka, gdzie można sympatycznie spędzić wolne chwile w spokoju, ciszy i nie tylko. Pogoda dzisiaj, jak widzicie, bardzo sympatyczna, choć bardzo wiecznie miałem wziąć drona, aby cokolwiek nagrać, ale stwierdziłem, że nie będę walczył dzisiaj z wiatrem. Mam chwilę dzisiaj czasu, nie za wiele, co prawda, ale tak jak widzicie, pogoda w miarę jest. Jest nawet sucho, tak jak widzicie na drodze. Nie wiem, jak będzie w lesie. Mam nadzieję, że będzie wszystko przejezdne. No, liczę się z tym, że będzie trochę błota, bo po takich śniegach ostatnio, jak u mnie tutaj w okolicy leżało, no to może być nieprzyjemna droga, ale nastawiam się pozytywnie. Szkoda, że wieje, bo dron by się przydał dzisiaj jak najbardziej. A tymczasem pooddychać powietrzem, bo jest bardzo fajnie i wykorzystam ten czas. O, elegancko. Na chwilę się zatrzymałem, aby wam pokazać miejsce odpoczynku bardzo fajne. Tutaj zaraz na pograniczu Miasteczka Śląskiego i Brynicy. Naprawdę wiata, grill, palenisko. I jeśli jesteście zmęczeni, naprawdę warto przyjechać i odpocząć. Sądzę, że jeszcze będzie tutaj coś budowane, ale tak to wygląda. Latem bardzo ładne donice są wyłożone
kwiatami, także naprawdę pięknie to wygląda. A przy okazji konfiguracja dzisiaj mojego Rometa, no wiadomo, daleko nie jadę, ale bez pakunków nigdzie się nie ruszam, więc rower ma wyglądać bikepackingowo, więc wygląda. Ja jestem z niego zachwycony, a to, że wożę graciorstwo, no, pasuje mi to. No, sądzę, że będę musiał się zatrzymać i luftu trochę spuścić. Mam nabite troszeczkę za dużo i te lepiej mną jak nie wiem czym. No, troszkę błotka jest, także będziemy jechać, nie będzie źle. O ciupinka. Starczy. Zobaczymy, jak będzie się jechała. I tył też troszeczkę. Okej. Bardzo fajna ta torba, bo można sobie termos wrzucić, czy tam butelkę, inne pierdoły tutaj. A ta rękawiczka spalona, powiem wam, bardzo dobrą funkcję spełnia, bo jak widzicie, jak mi jest zimno, to chowam paluszka do środka, a tutaj mam rozerwane, także jedno ręki, jednopalcowy taki teges. Gorąca herbata, elegancka, dobra. Wspaniała, bo w lesie. Słuchajcie, bikepacking, wyprawy, ciepło, rewelacja będzie. I tak, grudzień, koniec grudnia, w sumie praktycznie już styczeń 2023, będzie za chwil kilka. A tu taka pogoda, a ma być jeszcze cieplej, ma być w niedzielę bodajże 14 stopni. Czy 16 nawet. I kotku, uciekaj. I z miejscowości Zędek skręcamy w tej chwili tutaj na Strąków. Sądzę, że tam też się zacznie las. Ale powiem wam, wieje strasznie, boczny wiatr jest niemożliwy. Dojechałem do jakiegoś mostku, ale to nie jest, słuchajcie, tutaj mała panew, tylko to jest Brynica. I w sumie nad Brynicą jeszcze też nigdy nie siedziałem, a może by warto się kiedyś wybrać, bo też może być ciekawa miejscowa jakaś przy tej rzece. Także też zobaczę na mapie i przekonamy się, czy warto gdzieś właśnie wyruszyć nad Brynicę. Aczkolwiek już gdzieś patrzyłem na mapie i fajną miejscówkę znalazłem, tylko to jest właśnie do sprawdzenia, także pojadę tam i sprawdzę. A my tymczasem wbijamy już w kolejny las, no i mam nadzieję, że da się jechać. No, powiem wam, że na razie się to nie przedstawia sympatycznie. No ale jadę. 12 km takich ścieżek będę miał. Z tego, co tam oglądałem na mapie. No więc trochę się pomęczę. No, ale od czego jest Romet Gravel? No takiego badzieja właśnie. No, wszędzie wjedziemy. Tak, że się trochę potłukę, ale przejadę. No jak to ma tak wyglądać, powiem wam, no nie fajnie. Się zastanawiam, cholera, czy gdzieś, kurde, jedną ręką w mordeża. Jak widzicie, kawał tutaj, no nieprzejezdny.
A obok miałem fajną trasę. Porażka, no wycinka wszędzie tymi wielkimi samochodziorskami. Jak widzicie, błoto narobili. No nie da się jechać niestety. Kurde. No. Nie fajnie. No, mam nadzieję, że kiedyś się to skończy. Nie przyjechałem tutaj pochodzić, tylko chciałem sobie pojeździć. Na razie się nie da. O, błoto, piach, błoto. A już mam to. Kurde, ale dziadostwo. Ścieżki, kurde, buź jasny. 12 kilometrów ścieżki. Plus jest taki, że nie wieje. Minus jest taki, no to widzicie, czym jadę. Komut wyznaczał mi trasę. Mówi, a raz się żyje, pojedymy. Pojedymy. Gdzieniegdzie nawierzchnia w miarę przejezdna. Natomiast większość tutaj, jak widzicie, samo błoto. O kurde, nie wiem, którędy lepiej, czy środkiem, czy tamtędy, czy tędy. Wszędzie, wszędzie chaszcze. Chaszcze i radio w chaszczach. Czego się nie robi dla sportu. Wszystkie wyrzeczenia. A co? A jak? Musi być hardcore. Proszę bardzo, jaki hardcore. Elegancki. Jeszcze kurde. O kurde. Pędy jakieś. Korzeni z kolcami. Elegancko. A teraz jestem w Cynkowie, a przez te lasy, słuchajcie, ten Assavers, co mam, ten malutki, widzicie, on się kompletnie nie nadaje w romecie na jakiekolwiek błota, no gdyż bardzo mało miejsca ma prześwitu między właśnie widełkami a oponą, no i jest problem. Zaraz coś zaczyna szurać, wydawać jakieś dźwięki, o, po prostu trze o oponę. Trzeba to korygować, najlepiej to zdjąć. Tak poza tym w lesie fajnie oprócz dróg i jest na plus to, że w lesie nie wieje. No i jeszcze na pewno będziemy mieli przejazd przez las i gdzieś ta rzeka, źródło mojej pamięci, gdzieś jest w szczerym polu. Mam nadzieję, że będę mógł tam wejść. W razie czego ubiorę coś na buciory i wejdziemy. Wieje strasznie. Miejscowość Krusin. Skręciłem w ulicę Folwarczną i gdzieś tutaj w okolicy będziemy mieli źródło Małej Panwi. Okolica dosyć piękna, jak widzicie w oddali. Naprawdę fajnie się to prezentuje. A gdzie będzie rzeka, to za chwilę się dowiem. Mniej więcej gdzieś tam w polu. Gdzieś tam, tam. Tam gdzieś będziemy skręcać. Według mapy jestem na miejscu i gdzieś to źródło Małej Panwi wybija stąd. Nie mam pojęcia skąd. Najprawdopodobniej ma wybijać stąd. Niestety jest sucho i najprawdopodobniej wybija stąd, ale na tyle jest głęboko, że po prostu tego źródła nie widać. Może kiedyś płynęło tam, ale nie ma. Po prostu nie ma. No, szkoda, bo spodziewałem się czegoś innego. No ale tak czasami wychodzi. Pizga strasznie. Być może gdzieś tam. W każdym bądź razie dojechałem, ale wody nie widzę. No dobra, no to sądzę, że to jest to źródło Małej Panwi, którego nie widać. Taka niespodzianka, ale cóż. No wszystko wskazuje na to, że po prostu w tym miejscu ono było.
ale uciekło i go nie ma, nie ma. Dobra, teraz pojedziemy gdzieś już nad Małą Panew. Mam nadzieję, że starczy mi czasu na te różne pierdoły, zabawy i wypiję gdzieś albo kawę, albo herbatę. Dobra, to spadam, zobaczcie jak wieje. Rusza całym rowerem, niesamowicie. A my musimy teraz z powrotem pod te bagna tam w lyś. Także jedziemy. Źródło Małej Panwi. Bez Panwi. Widzicie ten kolor błota z pulk tam przy źródle Małej Panwi? Ta Mała Panew ma podobny kolor, jeśli chodzi o barwę wody. Taka brązowawo, taka miedziana, coś w tym stylu. Dobra, pierdolnik ustawiony, tak żeby nie pindolił mi po oponie. Taki mam uśmiech. Słuchajcie, nawet cieszę się, że wjeżdżam do lasu, nawet w obojętnie jaką nawierzchnię. Byle nie będzie tak wiało, bo to co się dzieje w tej chwili, to tego nie widać po drzewach. Natomiast jak jadę, no to jest tragedia. No tragedia. Pizga straszny. Dlatego cieszę się, że wjeżdżam do lasu i pomęczę się troszkę. Ale będzie to przyjemność niż jazda w takiej wichurze. No, taka niespodzianka. Zaraz. Dobrze, koła się umyją. Ja też się umyję. No, powiem wam głęboko dosyć. Ale umyjemy rower. Elegancko. Do czegoś się przydaje ta woda też. O kurde. Przejść jakoś. Mogę to przejechać w sumie. No ale. Elegancko. Ciężki teren. No ale tu już muszę przejechać. Bo nie widzę innej możliwości, żeby to przejść. A już dawno po takim terenie nie jeździłem. Powiem wam, kurde. Byle tutaj, kurde, się gdzieś nie utopić, cholera. Nie mam nic na zmianę. Ale jaja. Kurde. Powódź. Uhuhu. Fajne drogi mi wyznaczyło, cholerstwo. Tu jest wszystko zalane. Mordę jeża. No i co teraz? Albo środek, tutaj przejedziemy. Idę do lasu. Cholera jasna. Masakra. Teren nie za fajny. Wszystko kurde ciece mi do butów. No, sam sobie wybrałem taką podróż. Tam znów jest ciekawie. No nic. Wsiadam, jadę dalej. Ale będzie ciekawy. Ciekawy film dzisiaj. Tylko będzie chyba trochę długi. No, tego się nie spodziewałem. Cholera jasna. Dobra, nie będę wam tutaj nagrywał tego non stop, bo film się nigdy nie skończy. Na domiar złego, słuchajcie, no pogoda się pierdzieli. Deszcze dzisiaj nie zapowiadali, a już mi coś chropi po nosie. No, warunki mogą być ciężkie. Do domu
jakieś 20 lub więcej kilometrów. Także mam nadzieję, że przejdzie to. Zobaczcie, tu jest ładnie, ale tam tak siwiutko się robi. A jeszcze wiele pralanów przede mną, także herbatka albo kawka i wtedy do domu. Proszę, niespodzianka. Całe szczęście tam jest most, bo już myślałem, że będę musiał, no raczej bym tędy się nie przebił, bo dno piaszczyste, dosyć głębokie. Rzeka, a? Moja ulubiona. Nieznane mi tereny, zobaczcie, odkrywam. Leśne. Deszczyk siorpie już. Szlak by to trafił. No dobra. Jakoś muszę tu przejść, cholera jasna. Ale błoto. Kurde. No, ciekawie naprawdę. Super. No i tutaj jest kolejna niespodzianka, przez którą mogę się nie przedostać. No. Powiem wam, teraz chyba będzie wyprawa. No to już będę musiał przejechać. Tak mi się wydaje. Sprawdzę, jak to wygląda. No, wygląda niefajnie. No to co? Rozpęd i jedziemy. Nic mi nie pozostało. Fuck! Kurwuś jasny. Do tego się nie spodziewałem, że będzie aż tak głęboko. Pół rowera w wodzie. A buty przesiąknięte do... ale lodowata woda. Ale lodowata. No, nic fajnego. Nie przygotowałem się na takie coś. Niestety. Nie spodziewałem się, że będę wykręcał dzisiaj skarpety. No. A nie, mam zapasu. Niestety. Cholera jasna. Nie przewidziałem takich okoliczności. Ciekawych. But przemoknięty. To chyba będzie z tej wyprawy dzisiaj wszystko i trzeba będzie wracać do domu. Ciekawe, czy to jest Mała Panew, ta moja ulubiona rzeka, bo jak tak będzie dalej, to ona nie będzie moją ulubioną rzeką już. Nie no, żartuję, kurde, jestem cały mokry. Musiałem się przebić przez to cholerstwo, aczkolwiek gdzie indziej widziałem. A dobra, nieważne co widziałem. Człowiek jest mądry po szkodzie. Tam coś było do przejścia normalnego. Jadę dalej. Jeszcze jedno miejsce zajrzę. Zboczyłem z trasy. Gdzieś tutaj ma być rzeka. No i zobaczcie, jak to się prezentuje. To jest takie rozlewisko wielkie. Rozlewisko Małej Panwi. No wygląda dzicz niesamowicie. Dosyć to jest zalane szeroko. No ale co z tego, jak mi zaczęło lać deszczem. No niespodziewany deszcz, także już wiem, jak będę wyglądał dzisiaj. I tam się całe wszystko to ciągnie. Także dzisiaj na tym, w tym miejscu to skończę i już prosto później będę jechał do domu. Miejscowa, powiem wam, też ciekawa na jakiś tam biwak, bo fajne drzewa są i tak dalej, a ja zobaczę, czy zdołam się napić kawy w tym oto tam miejscu. Idę zobaczyć, tam jest to otwarte i czy tam idzie wejść. Muszę się tam jakoś wdrapać, no to idymy. Graty mam, kurde, powiem wam, trochę niebezpiecznie, no ale no plany troszeczkę się pozmieniały. Dobra, jesteśmy na miejscu. Zrobię kawę i jadę do domu. Gramoliłem się do tego fajnego miejsca. Mam co obserwować, bynajmniej schroniłem się przed deszczem, który niespodziewanie mnie zastał. No powiem wam, miejscowa, kurde, przy Małej Panwi,
taka dzikość, kurde, pięknie się prezentuje, nawet na biwak, no jest tu dosyć ciekawa atrakcja, zaraz Wam pokażę. I będę się stąd z Wami żegnał, no niestety wszystko mam przemoczone, niespodzianki dzisiaj na trasie, no niesamowite, wypiję kawę tutaj w tym fajnym miejscu, no i już tyle, słuchajcie, no. Źródło panwi bez panwi, ale za to tutaj mam tyle tej panwi, że już pod dostatkiem, także pijemy kawę i stąd się będę z Wami żegnał, a zajadę na pewno już przemoczony totalnie. Trzymajcie się, pozdrawiam, Radio Bike, cześć.